Kochani, ciekawa informacja dla niektórych. Chcę wam powiedzieć, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że pod wpływem stresu człowiek wydziela noradrenalinę. I to tę noradrenalinę wydzielają nadnercza. A tak naprawdę to jądro tych nadnerczy. I teraz ta noradrenalina służy po to, żeby człowiek mógł albo walczyć, albo uciekać. Noradrenalina jest hormonem, który daje człowiekowi nadludzką siłę, ale jest takim dopalaczem, który jest bardzo szkodliwy dla organizmu. Ale pozwala przeżyć, pozwala zwyciężyć, pozwala uratować życie. I teraz ten stres powinien być możliwie krótkotrwały, czasami trwa trochę dłużej. I nagle człowiek pod wpływem stresu staje się bardzo silny, stres mija, a adrenalina zostaje. I wtedy tak mądry jest ludzki organizm, że wtedy kora nadnerczy wydziela kortyzol, hormon, który służy temu, żeby człowiek wrócił do równowagi. Tylko, że ta kora nadnerczy nie ma wyłącznika off. Jak zacznie wydzielać, to tak wydziela i wydziela. I ten kortyzol wcale też nie jest taki zdrowy. Ta odtrutka wcale nie jest dużo lepsza. I uwaga, i teraz uwaga. Co można zrobić, żeby pomóc tej korze nadnerczy, żeby przestała wydzielać? Do tego na to nie pomaga siłownia, na to nie pomaga fitness center, na to nie pomaga zużycie ogromnej ilości energii. Należy się uspokoić. I to nie tylko, że usiądę i się uspokoję, ale należy pospacerować wśród przyrody, w lasku, przy słoneczku, w parku, z dziewczyną, pod rękę. I wtedy możliwe, że się będzie wydzielał testosteron, ale kortyzol przestanie się wydzielać. I tego wam naprawdę z całego serca i nadnerczy życzę.